Siema, wolny weekend, więc robię rzecz, którą zawsze chciałem zrobić. Za 5:05 zaraz wschód słońca. Do Kamieńczyka pusto. No i właśnie to jest pytanie, czy ten szlak jest trudny, czy nie? No, technicznie nie, ale wytrzymałościowo tak, bo patrzcie, tutaj sobie idzie droga. No i kurczę, to jest autostrada. No ale jako, że szlak ma ponad 30 km, no to stanowi jakieś tam wyzwanie, przynajmniej dla mnie. Pierwszy dzisiaj słupek graniczny czesko-polski. Trasa ogólnie idzie granicą czesko-polską. Ciekawostka, na szlaku granicznym po stronie czeskiej jeszcze stary znak CS, czesko-słowensko. Właśnie spotkaliśmy lisy na szlaku. Kilka sztuk. A chyba szczeniak, nie? Pięć sztuk prawie. Jak to ja jest sobie jeszcze mały. Jest na kamieniu. Ale ładny jest, bardzo ładny. Fajny jest, no. To jest już Łapski, za chwilę będą śnieżne kotły. Bardzo fajnie się idzie, pogoda jest idealna, wiatru prawie nie ma. Super widok, jedno z fajniejszych miejsc w Karkonoszach. Wielki Szyszak minąłem, a teraz już sobie lecę na Śmielec. Bardzo fajną ścieżynką. Cały czas czerwony szlak, grań główna Karkonoszy, szlak przyjaźni polsko-czeskiej. Na szlaku bardzo mało ludzi, ale już jacyś są. Mijam sobie Śmielec, ale to nie jest jakaś bardzo wyróżniająca się góra, przynajmniej stąd. To jest ten szczycik. Przed nami Śląskie Kamienie. No i się trochę kamieniście zrobiło, no bo w sumie Śląskie Kamienie, nazwa sensowna. 1413. Bardzo fajne skałki z granitu karkonoskiego. Jestem przy Petrowce, to jest czeskie schronisko, Petrove Abode. Łatwo poznać, że jesteśmy w Czechach, po czym? Po asfalcie zaczyna się tu zejście asfaltem na czeską stronę. Dużo ludzi w Polsce to mega hejtuje i spoko, ale pomyślcie o ludziach, którzy nie mogą przyjeżdżać w góry. Ta dostępność też jest ważna, także fajnie, że jest tak jak jest. Trochę w polskiej, no i w czeskich też, Karkonoszach jest tych szlaków dzikich. Trochę asfaltu, dostępność jest zachowana, przyroda też sobie dobrze radzi. Każdy sobie coś fajnego znajdzie. W Petrowce jest takie pomieszczenie, gdzie mogą sobie turyści usiąść i coś zjeść. Ale najbardziej mnie zaskoczyło to, że jest ciacho, świeżutkie, upieczone. I ekspres do kawy. I każdy sobie może wziąć i co łaska tutaj wrzuca do kubeczka. Mega sprawa. W czeskich Karkonoszach, po czeskiej stronie, jest mega ciekawy system znaczenia szlaków. Nazywa się Nieme Znaki. On nie jest wszędzie, on jest tylko w niektórych miejscach. I o co chodzi? 100 lat temu jakieś czescy rozkminiacze wymyślili, że warto by było zrobić takie znaki, które widać też, jakie mocno przykryje śnieg. No bo słuchajcie, takie jakby normalne znaki, no są mega często oblepione. A oni wymyślili sobie takie właśnie na górze, to widzicie takie przekreślone kółko, że to będzie hulać na śniegu i w zawieruchach i w każdej pogodzie tak naprawdę. No i mega spoko, bo zostawili te niebe znaki do dzisiaj. Projekt jest z lat 20. XX wieku. A poza tym nieme znaki rozwiązały też drugi problem, bo tutaj strasznie darli koty Czesi z Niemcami w międzywojniu o to, w jakim języku te znaki będą. No i Czesi, tworząc swoje nieme znaki, spoko ogarnęli temat. A za nami samochód. Przypominam, że jesteśmy po czeskiej stronie, także jest asfalcik.
górka przed nami to jest mały szyszak, a szlak go omija. Nie będę wchodził na samą górę, ale będę blisko szczytu. Zagadka. Dlaczego karkonoskie lasy umierały? To jest taki środek drogi w sumie, przełęcz Karkonoska. Spore obniżenie między szczytami Karkonoszy. Nawet korty tenisowe są dwa. Kampery i szpinderowa bołda. Mega turystyczne schronisko. A ja sobie idę po pieczątkę. Jak się tak przejdzie przez te czeskie schroniska, to można zauważyć, że wiele z nich to są tak naprawdę hotele wielogwiazdkowe. No i pytanie, czy to zabiera klimat, czy nie. No, moim zdaniem spoko, że jest wybór. Jak ktoś w Polsce chce na przykład takie klimatyczne schroniska górskie sobie ogarnąć, to bez problemu to zrobi. A ma ktoś ochotę na bardziej premium rzeczy w stylu czeskie schronisko, hotele, to też sobie spoko coś znajdzie, nie? Jakby nie kumam tej całej napinki, że tylko górski klimat. No kurczę, dla każdego coś się znajdzie tutaj. Na przykład tutaj kilkaset metrów dalej macie schronisko Odrodzenie w takim klasycznym stylu schroniskowym. No i tutaj kolejne nieme znaki czeskie starego typu. No i na przykład trójkącik oznacza śnieżkę. Mały szyszak jest tutaj, prawie przy szczycie. No i tu się już fajne kamyczki robią. Na szlaku znowu się pusto zrobiło. To dlatego, że jesteśmy daleko od jakichś takich większych schronisk. Tutaj łagodnie opadają stoki smogorni. Idzie się bardzo dobrze. Na pewno nie jest to jakoś bardzo stromy szlak. Troszkę męczy odległość, bo jednak 20 km już w nogach. Nawierzchnia jest różna. Czasem macie asfalt. Czasem macie takie kamienie, czasem jeszcze większe kamienie. I ta różnorodność jest fajna, bo nie nudzicie się. Ale z drugiej strony, jak już się ma te 20 coś kilometrów w nogach, to zaczyna doskwierać takie zmęczenie z odległości. Przewyższeń na tym szlaku też jest troszkę, bo to jest około 1500 metrów w sumie, jak się chce zrobić razem ze śnieżką. W Karkonoszach jest pełno skałek. Niektóre są bardziej, niektóre mniej znane, no i tutaj są takie właśnie jedne z tych bardziej. Nazywa się to Słonecznik. A dlaczego? Dlatego, że słońce, jak się patrzy na Karkonosze ze Szklarskiej, Skarpacza, z Jeleniej Góry, to tak plus minus w południe było tutaj słońce, no i stąd ta nazwa. W czeskim, w niemieckim ta nazwa to południowe kamienie. Wyłaniła nam się już tutaj śnieżka. Góruje nad krajobrazem. No i to będzie ostatnia góra w tej wycieczce. Rozdrożę koło spalonej strażnicy. Kiedyś to była strażnica po prostu graniczna na granicy czesko-polskiej, ale w latach 50. się spaliła i już jej nie ma. Dom Śląski, mega popularne miejsce. Tutaj coś zjem, bo już potrzebuję jakiejś przerwy. Dalej macie Jelenią Górę, kawałek Karpacza widać, potem Kowary. Reszta grani głównej Karkonoszy, którą już dzisiaj nie idę. Skalny stół przed nami. A dalej Trójgarb i Chełmiec. A później jeszcze dalej Ślęże, naszą wrocławską. To w sumie nie wiem, czy widać na GoPro, ale stąd widać mega, mega wyraźnie.
Zaczynam zejście, to jest droga jubileuszowa. Na początku XX wieku ją tutaj zbudowali Niemcy. Ona sobie łagodnie idzie zboczem północnym Śnieżki. No i jak widzicie, jest też całkiem przyjemna. Praktycznie zero trudności tutaj. Jedyne co, to na wystające kamienie trochę trzeba uważać. No i powoli żegnamy mega widoczki. Będę schodzić do Karpacza czerwonym szlakiem na początku przez Dolinę Łomniczki, która to się oto tutaj rozpościera. To jest w sumie technicznie najtrudniejszy odcinek dzisiejszego szlaku. Jest trochę skałek, trzeba sobie pomóc rękami nawet czasami. No i jak widzicie, robią się maleńkie koreczki. No już prawie Karpacz, dosłownie 2 km jeszcze. Parę takich przemyśleń a propos tej trasy. No jest to trasa wymagająca moim zdaniem. Czuję w nogach te 33 km. Z plusów, no mega radocha, bo no jednak ta trasa szklarska Karpacz to taka satysfakcjonująca trasa. Dużo po drodze się dzieje, pięknych skałek jest sporo. Jest ten karkonoski krajobraz, piękne stawy, Śnieżka. Zdecydowanie warto. No ja polecam i widzimy się na szlaku.